Dzisiaj chcę podzielić się z Wami bardzo prostą i bardzo skuteczną metodą, która jest w stanie zmienić Wasze zachowanie, Waszą reakcję, a co w związku z tym idzie, Wasze całe życie i Waszą karmę. Wiemy o tym, że to, co dzieje się z nami tu i teraz, to, co dzieje się w moim życiu dzisiaj, w tej chwili, to jest efekt tego, jak ja myślałam, zachowywałam się, jak działałam w przeszłości. I często są takie sytuacje, kiedy ja wiem, że ja sama kreuję, tworzę swoją przyszłość swoimi myślami, zachowaniami i emocjami. Czyli to, jak ja zareaguję w danej chwili, takie będę miała jutro, pojutrze i tak dalej. I jak przychodzi sytuacja, to ona już się dzieje, ona już się wydarzyła i naszym zadaniem jest odpowiednio na nie zareagować, odpowiednio przeżyć emocje. O tym mówiliśmy w filmiku, jeżeli go nie widzieliście, to tutaj macie link, więc koniecznie obejrzyjcie. I jeżeli już przyszła sytuacja, ona nie jest ani dobra, ani zła, ona już się dzieje w danym momencie i moim zadaniem jest odpowiednio na nią zareagować. Jeżeli ja zacznę być niezadowolona, no bo sytuacja mi sprawiła przykrość, ja jestem niezadowolona, ja zaczynam myśleć negatywne myśli i te moje negatywne myśli ciągną za sobą kolejne negatywne myśli. Ja znowu wpadam w taki chaos tych negatywnych wydarzeń i myślę o negatywnych rzeczach, to zdaję sobie sprawę, jestem przekonana, że o tym wiecie, że moje jutro, moje pojutrze będzie wyglądało mniej więcej tak samo jak te emocje, które na chwilę obecną przeżyłam. I moim zadaniem jest uświadomić sobie, że to, co dzieje się w tej chwili, w danym momencie, ono już się dzieje. Ja nie mogę tego zmienić, ja nie jestem w stanie zmienić tego wydarzenia. Ja jestem w stanie tylko zmienić swoją reakcję na to zachowanie, dlatego żeby moje jutro, moja przyszłość wyglądała inaczej. I jeżeli ja będę na każdą swoją taką negatywną, na każde swoje negatywne, trudne, nieprzyjemne wydarzenia życiowe reagować ze spokojem, reagować takim czystym umysłem, z inną energią, ja zacznę podejmować inne decyzje, ja zacznę formować inną przyszłość. Przykład. Jestem niezadowolona ze swojej pracy, miałam nieprzyjemną rozmowę z szefem, prosiłam o podwyżkę, nie dostałam tej podwyżki, powiedział mi, że w ogóle powinnam się ogarnąć, bo będą zwolnienia. I ja zamiast tego, żeby uświadomić sobie, że rozmowa już się odbyła, rozmowa albo jestem w trakcie tej rozmowy, i czy mogę, na przykład skończyłam tą rozmowę i mogę albo być bardzo sfrustrowana i myśleć przez pół dnia, przez kolejne następne kilka dni, jak mogłam odpowiedzieć szefowi inaczej, co mogłam mu powiedzieć w swoją obronę, czyli cały czas być w tej negatywnej sytuacji, rozpamiętowywać ją i jeszcze bardziej przyciągać do siebie tą przyszłość, w której faktycznie mnie zwolnią z tej pracy, faktycznie nie dostanę tej podwyżki. Moim zadaniem jest zatrzymać się i uświadomić sobie, że sytuacja już się wydarzyła. Ja nie mam na niej wpływu, ja nie jestem w stanie zmienić to, w jaki sposób ona przebiegła. To, że ja będę w głowie dyskutowała i wymyślała milion takich bardzo zabawnych i takich bardzo ciętych ripost, co mogłam zrobić i jak mogłam się zachować, to nic nie zmieni. Jedyne co, to spowoduje, że ja będę przyciągała do siebie jutro, pojutrze i w swojej przyszłości podobne sytuacje. I moim zadaniem jest uświadomić sobie to, że tak jak już powiedziałam, ta sytuacja się wydarzyła i ja teraz potrzebuję nowej energii, ja teraz potrzebuję takiego świeżego poglądu na sytuację, potrzebuję od tego się odciąć. I zadanie jest bardzo proste. W pierwszej kolejności złapać siebie na tym, że ja zaczęłam prowadzić dyskusję w głowie. Że ja znowu mówię swojemu szefowi, a pamiętasz wtedy, a pamiętasz to, a pamiętasz tak. Czyli ja mu odpowiadam, ja wtedy siebie zatrzymuję i mówię do swojego umysłu tak. Drogi umyśle, umówmy się proszę, że ja teraz pooddecham. Ja pooddecham, zrobię na przykład 5 cykli, 10 cykli, a potem wrócę do dyskusji, potem wrócę do tego problemu, bo problem nadal jest w mojej głowie, nie dostałam podwyżki, grozi mi zwolnienia, ja chciałam podwyżkę, chciałam jakieś tam jeszcze dodatkowe bonusy, a nie dostanę tego w ogóle, mam problem. I cały czas myślę o tym problemie. Ja umawiam się sama ze sobą, swoim umysłem, że problem tutaj jest. On nadal będzie, ja po prostu teraz na kilka sekund, czy tam na kilka minut, ja nie będę o nim myślała, tylko ja pooddecham. I wtedy Twoim zadaniem jest bardzo istotne, żebyś skupił się i skupiła się na swoim oddechu. Umówiłaś się, że zaraz za chwilę wrócisz do tej dyskusji, do tego swojego problemu, do tego wszystkiego, co się dzieje, ale najpierw głęboko pooddechasz. I bardzo ważne jest, żeby ten oddech był świadomy, żeby on był bardzo głęboki, czyli bardzo głęboki, wolny wdech. Możesz sobie liczyć do 4, do 6.
i bardzo głęboki i wolny wydech. I tak samo liczysz do 4, do 6, w zależności od tego, jak umiesz oddychać, żeby to był oddech przeponowy, żeby to był oddech bardzo głęboki. I jeżeli do Ciebie przychodzą myśli, to zaraz będzie druga część zadania. Ty pamiętasz, że umówiłeś się ze sobą tylko 5 oddechów, czy tylko 10 oddechów. I wtedy skupiasz się tylko i wyłącznie na tym oddechu i wyobrażasz sobie, jak po prostu napełniasz swoje ciało tą czystą energią, napełniasz swoje ciało tym tlenem, napełniasz swoje ciało nowym rozwiązaniem. Ja jak robię tą praktykę, ja często zaczęłam ją robić, kiedy widzę, że coś nie idzie po mojej myśli i zamiast tego, żeby docenić, zobaczyć, ile ja fajnych rzeczy mam, ja widzę, okej, zdenerwowała mnie Mija, nie zrobiła tak, jak chciałabym i ja już w głowie zaczęłam siebie nakręcać i to tak, spokojnie. Teraz pooddychamy i zaraz wrócimy do sytuacji i bardzo często jest tak, że po tym oddechu już nie ma do czego wracać, bo sytuacja się sama rozwiązuje. Ale jeżeli sytuacja jest u nas taka, jak opisałam, że to się już wydarzyło, to jest problem, to ja po tym oddechu, kiedy ja tak kompletnie siebie wyciszę, kiedy ja pooddecham, ja wracam z czystą energią. Czyli tutaj ja byłam na poziomie ofiary, ja byłam niezadowolona z tej sytuacji, ja cały czas walczyłam w głowie ze swoimi myślami, zostawiłam to na chwilę, odwróciłam się do tego plecami, pooddychałam głęboko, skupiłam się na swoim oddechu. Zaraz zrobimy drugą część, która dla niektórych z Was będzie bardzo wymagająca, ale naprawdę jest niesamowita. I ja z tą nową energią inaczej patrzę na sytuację. I moim zadaniem jest skupić się, tak jak już mówiłam, na oddechu oraz na tym, co czuje moje ciało. Dla większości z Was na początku to będzie bardzo dziwne, bo poczujecie nagle, że Wasze ciało trochę jest spięte, po tym oddychaniu ono zaczyna się powoli rozluźniać, a potem Wam jest bardzo komfortowo i bardzo wygodnie. I będzie często taka nawet pokusa, że chcę pooddychać jeszcze troszeczkę, jeszcze chwilę, żeby tylko i wyłącznie skupić się na tym, co czuje moje ciało. Ja wtedy czuję, jak ono jest rozluźnione, jak mi fajnie się oddycha. I myślę sobie, Boże, jeszcze trochę, bo zaraz za chwilę kończę i muszę wracać do swoich zadań. A tu teraz tak błogo, tak przyjemnie posiedzę jeszcze w tym. I jak już pooddychałeś, czyli za każdym razem, jak wydarza się jakaś taka nieprzyjemna sytuacja, to ty umawiasz się już w trakcie tej sytuacji, jak to się wydarzyło, złapałaś siebie na tym, że teraz zaczynasz oddychać, zrobisz 5 albo 10 oddechów i wracasz ponownie do swojego problemu. Potem będzie tak, że już nie będziesz tak dużo w głowie walczyła, myślała, nie będziesz przeżywała te negatywne emocje, tylko ten nawyk, on będzie dla Ciebie tak automatyczny, że Ty będziesz wiedziała, dobra, okej, jest problem, ja teraz po prostu głęboko pooddycham, ja teraz troszeczkę się zrelaksuję i za chwilę do niego wrócę. I zobaczysz, jak zupełnie inne podejście w Twoim życiu pojawi się po tej praktyce. No i teraz druga część zadania, która naprawdę jest wow. Po tym, jak pooddychałaś, niech to będzie 3 minuty, 4 minuty, 5 minut, zależy od tego, ile masz czasu, na ile z sobą się umówiłaś, to wtedy możesz przejść do kolejnej praktyki, do praktyki tak zwanej wycierania myśli, do praktyki takiego totalnego wyciszania umysłu, bo doskonale wiemy o tym, że wszystkie odpowiedzi mamy głęboko w sobie. Tylko że nasz umysł jest tak zabrudzony myślami, jest tak zasyfiony negatywnymi przekonaniami, że nie jesteśmy w stanie usłyszeć, jakie ma być rozwiązanie. I naszym zadaniem będzie na minutę, tylko na minutę, i zobaczycie, że to nie jest możliwe, wyciszyć się i o niczym nie myśleć. I teraz zrobimy taką praktykę. Za chwilę zobaczycie zegar, zobaczycie strzałkę i Waszym zadaniem będzie patrzeć na tą strzałkę i nie myśleć o niczym. Po prostu patrzycie i możecie oczami przesuwać sposób, w jaki strzałka się porusza. Możecie po prostu widzieć, że jest strzałka. I koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, w której sekundzie przyjdzie do Was pierwsza myśl. No teraz zaczynamy robić tą praktykę, minutę. I po niej wracamy, mówię, co dalej.
Jak po raz pierwszy robiłam dane ćwiczenia, to uświadomiłam sobie, jak ogromnie długa jest minuta i po 20 sekundzie już miałam pierwszą myśl, pierwszy przebłysk. O, teraz będzie szóstka. I uświadomiłam sobie, że ojej, przecież miała być cisza, nie miała być żadnej myśli. Czyli teoretycznie myśl była związana z zegarem, nie myślałam o swoim wyzwaniu, o swoich problemach, ale wciąż przyszła myśl, nie było tego czystego umysłu. I teraz waszym zadaniem będzie praktykować codziennie przez minutę, żeby dojść do minuty. Na początku to niech będzie 3 sekundy. Ja patrzę na strzałkę, ja o niczym nie myślę. Potem to może być 5 sekund, 10, 15. Waszym zadaniem będzie praktykować przez 30 dni codziennie taką jedną minutę skupienia. Co to Wam daje? To Wam daje to, że Wy uczycie w pierwszej kolejności uspokajać siebie takim głębokim oddechem, będziecie wtedy w stanie kontrolować prawie każdą sytuację, nikt nie będzie mógł Was wyprowadzić z równowagi, wyprowadzić z siebie, powiedzieć coś przykrego, zasmucić, obrazić, bo Wy będziecie panować nad swoimi emocjami. A drugim krokiem przez tą umiejętność, którą wypracujecie w trakcie tego miesiąca, umiejętność utrzymywania ciszy w głowie, czyli wyłączenia tego wewnętrznego dialogu, gdzie jedna półkula rozmawia z drugą i mamy ten chaos i nie możemy usłyszeć, co tak faktycznie, jakie jest rozwiązanie na tę sytuację, nauczycie się wyłączać swój umysł, wyciszać go tak, żeby odpowiedź poprawna, taka prawdziwa, jedyna prawdziwa, prawidłowa odpowiedź sama do Was przyszła. Wy tą odpowiedź poczujecie. I pierwszy raz, jak robiłam tą taką minutę ciszy, czyli uczyłam się, o, jak nie wyszło mi, bo po 25 sekundzie zagapiłam się, potem stwierdziłam, dobre, jeszcze raz spróbuję, jeszcze raz spróbuję. Tak próbowałam kilka razy, aż mi faktycznie udało się, tak po prostu patrzyłam na tą strzałkę, ale to było dla mnie bardzo męczące, na tą strzałkę i tylko tak widziałam, że tutaj są myśli, ale nie, ja patrzę na strzałkę. Udało mi się wytrzymać tą minutę. Zupełnie inaczej się poczułam. I ja wtedy, ja nie miałam problemu, z którym podchodziłam do tego ćwiczenia, tylko ja potrzebowałam odpowiedzi. Co ja mam dalej robić tutaj z jakimś swoim pytaniem, tak? I naprawdę była dla mnie tak zaskakująca odpowiedź, po tym myślę sobie, Boże, jakie to jest niesamowite, w jakim kierunku mnie poniosło. I teraz piszcie w komentarzu, że bierzecie udział w wyzwaniu, działacie przez 30 dni. Wrzucę Wam screena aplikacji, z której korzystam. To jest darmowa aplikacja monitorowania nawyku. Możecie sobie codziennie w tej aplikacji oznaczać, że udało mi się zrobić tą minutę, albo sobie narysować na kartce, jak Wam jest wygodniej. Piszcie w komentarzu, działam. Przez 30 dni, codziennie, tylko jedna minuta patrzenia na ten zegar, który widzieliście tutaj w filmiku, patrzenie na tą strzałkę oraz takie wyłączania i obserwowania siebie w tej przestrzeni, w tej ciszy, że ja jestem, ja tu siedzę, ja siebie odczuwam, ja nie mam żadnych myśli, ja czuję tą ciszę, po prostu poczuć to ogromne, wielkie coś. Ważne jest, żebyście mieli tą chęć i tą potrzebę doprowadzić swój umysł i swoje ciało do takiego nawyku, że ja na zawołania jestem w stanie wyłączyć myśli. Bo tak jak Wam teraz powiem, przez 10 sekund po prostu milcz i nie myśl, wyłącz umysł, to będzie bardzo trudno. Dlatego, że umysł nie jest wyćwiczony, on do tego nie jest przyzwyczajony i on musi o czymś pomyśleć, on musi coś zobaczyć, on musi sobie coś przeanalizować, cokolwiek. I jak wypracujecie ten nawyk, jak zobaczycie, jakie to jest niesamowite uczucie, kiedy ja na żądania, kiedy ja na zawołania mówię do swojego umysłu, ok, potrzebuję odpowiedzi na to pytania, robię tą minutę ciszy, wyłączam wszystkie myśli i słucham siebie, słucham, jaka odpowiedź mi przyjdzie. I kiedy ja nauczę się regularnie tak wyciszać swój umysł, nauczę się chociażby na 15-20 sekund wchodzić w ten stan ciszy, wchodzić w ten stan pustego, czystego umysłu, to wtedy ja mogę wrzucać w tą ciszę, jak odbyłam tą ciszę 15-sekundową, to potem mogę wrzucić w tą ciszę tytuł swojego marzenia, czyli to, czego ja pragnę, ale z poziomu emocji, z poziomu odczuwania, nie że mam idealnego partnera, udany związek, tylko co ja czuję w tym związku. Wiecie, że robimy to na kursie Odważ się marzyć, za chwilę jest nowa grupa, więc serdecznie zapraszam. Jak ja jestem w stanie w tej ciszy, w której pobyłam w tej ciszy, wrzucić potem swoje emocje, które ja chcę odczuwać w związku ze swoim marzeniem,
Najpierw głęboko pooddychałam, potem wyłączyłam umysł, potem włożyłam tam swoje marzenia, ale włożyłam go z poziomu odczuć, nie z tytułu, nie z poziomu głowy, z umysłu, że chciałabym to i to, tylko jak ja czuję, jak to ma wyglądać. I potem wstaję i mój dzień wygląda zupełnie inaczej. I jak ja to praktykuję, to potem mi wchodzi w nawyk, to wtedy dla mnie jest takie naturalne i takie proste. I ja wtedy nie jest tak łatwo wyprowadzić mnie z równowagi, wtedy nie jest tak łatwo mi wpaść w jakąś dyskusję, bo ja od razu siebie łapię na tym, że nie w tym kierunku poszłaś, o czym ty myślisz? Stój, halo, pooddychaj, wycisz się na chwilę, podziękuj, zobacz, dostrzeż to, co jest fajne. I jeżeli wy regularnie robicie taką praktykę, czyli zamiast tego, żeby pozwolić tym negatywnym emocjom, negatywnym wydarzeniom, tak jak taka rzeka, taka fala, że was złapała i ona was niesie, wy po prostu płyniecie, wy nie wiecie, co się dzieje, tylko wy sami na początku będziecie, was rzeka poniosła, poniosły was te emocje, wy już w tych emocjach już po prostu tutaj machacie rękami, opowiadacie, kłócicie się, a potem stop, wychodzicie z tego, wracacie i próbujecie pójść w drugim kierunku. I próbujecie, dopóki świadomie wam nie uda się ten wasz, można powiedzieć, ten tor tej rzeki, która was niesie, nie tam, gdzie byście chcieli, a wy będziecie w stanie sami przekierować ten tor tam, gdzie potrzebujecie, w tym kierunku, w jakim chcecie podążać. I ja wiem, że ja nie chcę w przyszłości odczuwać takich negatywnych emocji, ja nie chcę w przyszłości przeżywać tej nieprzyjemnej sytuacji. Ja ją na razie zaparkuję, ja zrobię sobie tą praktykę, ja pomyślę potem, jak ja chcę i świadomie przekieruję to w tym kierunku, który jest wygodny dla mnie. I jeżeli ja to dzisiaj zrobię 10 razy, jutro co zrobię kolejne 10 razy, pojutrze się okaże, że o, to mi bardziej naturalnie przychodzi, to mi bardziej płynnie przychodzi i za jakiś czas wy zobaczycie, że to jest tak dla was normalne, że to jest wręcz wasze drugie ja, wy tym żyjecie, wy tacy jesteście. I nie na niektóre rzeczy, jak jesteście tu i teraz, jak widzicie, co się dzieje, że sytuacja już się wydarzyła, mleko się rozlało, to ja się nie zastanawiam, że oj Boże, trzeba sprzątać, Boże, trzeba kupić nowe mleko, tylko ja biorę ścierkę, ja wycieram i jest cisza. Wydarzyło się. Ja myślę o tym, czego ja potrzebuję tu i teraz, a nie o tym, co jest dla mnie nieprzyjemnego. Jeżeli ja codziennie w taki sposób kreuję swoje życie, to moje pojutrze, to moja przyszłość wygląda zupełnie inaczej. Z tymi z was, co chcą popracować nad swoimi przekonaniami, blokadami, nad swoimi strachami, widzimy się na kursie. A z tymi z was, co nie widzieli jeszcze filmiku, o którym wspomniałam, widzimy się w filmiku.